Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj przechodzę do Was z Drachem Szczepana Twardocha. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po tej książce, do, tak do końca, ponieważ no, po pierwsze nigdy wcześniej nie spotkałam się z piórem autora, a po drugie niewiele wiedziałam o samej książce. Nie zagłębiałam się szczególnie w recenzję przed czytaniem, ale też ten tytuł na tyle utkwił mi w głowie, że postanowiłam właśnie sięgnąć. Po tę książkę w pierwszej kolejności, jeśli chodzi właśnie o Szczepana Twardocha. O samym autorze, no, wiedziałam tyle, że bardzo dobrym pisarzem jest, także pewne oczekiwania były, ale też myślę, nie były zbyt wygórowane. Bardziej byłam zaciekawiona, co też mnie tutaj czeka, więc przeczytałam. Jest to opowieść o śląskiej rodzinie, która zaczyna się na początku zeszłego stulecia, a kończy w czasach współczesnych, a więc jest to taka wielopokoleniowa saga. W tle mamy dwie wojny światowe i historyczne dzieje Śląska. I powiem Wam, że z każdym słowem tej książki, z każdym jej zdaniem, byłam coraz bardziej zafascynowana tym, jak autor tę historię opowiada, a właściwie drach, ponieważ to drach jest tutaj narratorem wszechwiedzącym. Ale jest on również czymś więcej, ponieważ no, jest on na pewno bohaterem tej książki, ale w takim ujęciu metafizycznym. On jest niewidzialnym spoiwem ludzkich losów, patrzy na wszystko z lotu ptaka, zna zarówno przeszłość, jak i przyszłość, z tym, że czas dla niego nie istnieje. To wszystko dzieje się teraz, tylko na przykład 90 lat później bądź 50 lat wcześniej. I w ten właśnie sposób drach opowiada nam tę historię bez jakiegoś chronologicznego ciągu wydarzeń. Wręcz przeciwnie, my tutaj bardzo intensywnie skaczemy po tej linii czasowej i no, mogłoby się wydawać, że taki sposób prowadzenia narracji będzie bardzo chaotyczny i może utrudnić zrozumienie całej tej historii. Otóż nie, to wszystko tutaj układa się w bardzo spójną i logiczną całość, a ten czas, który w tej książce nie istnieje, nadaje tej historii wspomnianego wcześniej metafizycznego wydźwięku i, i, i całość układa się w naprawdę piękną historię o ludzkim losie, jego powtarzalności, o tym, że. Te losy przenikają się gdzieś tam z losami naszych przodków, ale również o, o dziedziczeniu grzechu, a także kary za te grzechy. To jest też książka o tym, kim jesteśmy, z jakich korzeni wyrośliśmy, kim byli nasi przodkowie. O tym często zapominamy, a to jest bardzo ważne, ponieważ no, nierzadko nasze ścieżki się krzyżują, niemalże. Ocieramy się o siebie w tym naszym życiu, które w odniesieniu do wieczności tak naprawdę nie trwa dłużej niż pstryknięcie palcem, I, i myślę, że właśnie o tym też ta książka nam przypomina, właśnie poprzez ten brak czasu, tutaj, który króluje w tej książce, poprzez ten bezczas. Myślę, że można to tak nazwać. O śmierci. Też dużo się tutaj wspomina między wierszami. Jest takie jedno zdanie, które często w tej książce jest powtarzane w odniesieniu do różnych zdarzeń, sytuacji, i brzmi ono: to ma znaczenie i nie ma znaczenia jak wszystko. I właśnie w odniesieniu do naszego życia. Wszystkie sprawy, którymi na co dzień żyjemy, które są dla nas ważne, zaprzątają nam nasze myśli, w momencie śmierci tracą ważność. I tak też jest z naszym życiem. Ono ma znaczenie dla nas i dla ludzi, w życiu których pozostawimy jakiś ślad, ale w takim szerszym ujęciu ono nie ma znaczenia. Karuzela jedzie dalej, a my po prostu wsiąkamy w dracha. Czym lub kim jest Drach? Tego nie powiem. Nie jest to jakiś wielki spoiler i jakaś tajemnica, ale myślę, że ciekawiej jest odkrywać Dracha samemu. Ja wiem, czym Drach jest dla mnie, ale myślę, że każdy może go odczytać na swój własny sposób. Smaczkiem w tej książce jest język i dialogi, które są w Gwarze Śląskiej i w języku niemieckim i nie są tłumaczone. Ja z Gwarą Śląską nie miałam problemu, ponieważ ja pochodzę ze Śląska i pomimo, że nie godą po Śląsku, no to z Gwarą Śląską jednak jestem osłuchana, ale zdaję sobie sprawę, że może to być jakiś problem, może to po prostu spowolnić czytanie, natomiast nie, nie powinno być problemu ze zrozumieniem. No, natomiast jest jeszcze ten język niemiecki, którego ja nie ząb. Także tych partii w ogóle nie zrozumiałam. I no, zdaję sobie sprawę, że może to być odczytywane jako minus. Natomiast nie ma to jakiegoś większego znaczenia, jeśli chodzi o zrozumienie całości, o, o zrozumienie po prostu tej książki i, od, i jej odbiór. Także no, możemy powtórzyć za drachem, To ma znaczenie. I nie ma znaczenia, jak wszystko. Jak to, że ja na przykład tutaj dzisiaj siedzę i opowiadam Wam o książce pod tytułem Drach Szczepana Twardocha. Uważam, że jest to wspaniała powieść, bardzo dobrze napisana, dostarczająca zarówno przyjemności z czytania, jak i pozostawiająca po sobie coś więcej. I myślę, że to coś więcej zostanie ze mną na długo. Jest to na pewno jedna z najlepszych powieści, jakie do tej pory w tym roku przeczytałam. Yy, jedyne, czego mi tutaj brakowało, to takiej mapki z drzewem genealogicznym. Naprawdę przydałaby się, ponieważ yy, czasami już gubiłam się, kto jest czyim pradziadem, czy wnukiem, ale w sumie, jakie to ma znaczenie, ma i nie ma. Jak wszystko. Bardzo Wam dracha polecam, zapraszam do komentowania. No i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem.